Z kawą to musi być coś fajnego. Taka paka. Zapłaciłam 170 dolarów ponad za kanapki. Przywieziony towar. Niewygodny do picia, ale co tam? Tylko szłam, a ktoś za mną biegnie. Mówię, nie, nie, odwracam się. Jak zwykle byłem za poważny. Nie. Gaze upon the sky, Christmas on my mind, somewhere from a place up high above. Hej kochani, witajcie w kolejnym vlogu, bardzo świątecznym, bo dzisiaj, tak jak obiecałam, pokażę Wam nasze dekoracje domu i na zewnątrz, i w środku, ale póki co lećmy z tym vlogiem. I może zaczniemy od kalendarza, bo nie otwieraliśmy chyba jeszcze na vlogu, ja nie wiem, zapominałam o tym. Na Instagramie są codziennie okienka, jest też wyróżnionych, zapisane, także jak macie ochotę pooglądać, co było w tegorocznym kalendarzu, są okienka otwierane. Czasami z opóźnieniem, ale zawsze wyrównuję. Dzisiaj mamy 13. urodziny mojej mamy. Mamusiu, wszystkiego dobrego! Mamie już wysłałam kwiaty, a raczej taki stroik z gwiazdami betlejemskimi od mojej ulubionej kwiaciarni w Żorach. Polecam, kwiaciarnia Iwa. A teraz już zobaczcie, co było dzisiaj. Co dzisiaj mamy w okienku? Numer 13. Z kawą to musi być coś fajnego. O, o, małe okienko, ale napchane. Och. Te czekoladki, słuchajcie, te czekoladki są pyszne, bo to jest takim z nugatem i z orzeszkiem, ale coś tam jeszcze jest. Oprócz tej drugiej. Coś my tu mamy. O! Kolczyki, jakie piękne. O, chyba muszę sobie wymienić na te kolczyki. Ha, ha. Śliczne. O, w tym roku też właśnie wszyscy robili kalendarze. I Zuzia, i Hania, i Tomek z Sebastianem. Tomek z Sebastianem pojechali razem na zakupy. Miałam już taką fajną, ogromną świeczkę właśnie w piątce. Także, no, zerkajcie, zerkajcie. A co do ćwiczeń, bo nie mówiłam Wam, z kim ćwiczę i że zrobiłam miesiąc przerwy od tych zajęć, na które jeździłam. Postanowiłam zrobić miesiąc przerwy, bo po prostu w tym miesiącu bym się to nie opłacało. Nie chodziłabym na to tak często, jakbym chciała. Grudzień to jest tak intensywny miesiąc. Jeszcze z tymi wyjazdami, które miałam, powiedziałam sobie, w tym grudniu nie będę się do niczego zmuszać, więc zrobiłam sobie pauzę. I tak, i ćwiczę codziennie pilates. I to się nazywa Move with Nico. Już Wam kiedyś o niej wspominałam. Uwielbiam te ćwiczenia, bo ona jest taka kojąca. O, chyba jest z Australii, wydaje mi się, bo większość tych filmów jest właśnie nagrywana na plażach, na przykład w Australii. Ach, i nie dość, że te ćwiczenia są dosyć takie, nie są intensywne, ale one są porządne, to jest naprawdę porządny pilates. To jeszcze właśnie jej głos i sposób prowadzenia jest taki wyciszający, czy coś, co potrzebuję teraz właśnie w grudniu, przed świętami. O, paczka jakaś przyjechała. Te kolczyki mam już parę lat. Ale chyba te zielone będą mi się nawet bardziej pasować. Uwielbiam świąteczne kolczyki. Jedyny miesiąc, gdzie można je nosić. Dobra. Pierniki schodzą. A propos paczek, słuchajcie, pojedziemy po jedną bardzo ważną paczkę, bo to jest paczka, którą pokażę Wam, bo jest tam super promocja i dla Was. Już ostatnia, przed świętami, ale nadal taka, z której można jeszcze skorzystać szybciutko. Także jedziemy odebrać paczkę. Czekajcie, zobaczę. Ale fajne. Przyszły aż trzy paczki. O, to są buty Zuzik z wymiany. Super. Ten vlog, który ostatnio widzieliście z baletem, to właśnie tam jechałyśmy te buty wymienić. O! Strasznie pogniecione. O, no, tylko patrzcie, jakie pudełko rozwalone. No nic, wyciągnę z tego pudełka. Okej.
takie buty. Ona święta. Co my tu mamy jeszcze? Jeszcze jakieś drobiazgi zamawiałam. Co my tu mamy? Och, a to są karty podarunkowe. Słuchajcie, to są karty podarunkowe, ale takie tak zapakowane. Dla nauczycieli i dla coachy. Sebastian ma dwie nauczycielki, a Hania ma coacha. I to jest taka... O, fajnie, bo jest razem z kartką. Taka. I tu jest karta podarunkowa. Te karty wziąłam na $20 i do tego mam jeszcze... Pokażę. I do tego mam jeszcze takie ciasteczka. Kupiłam je ostatnio w Lidlu. I słuchajcie, to jest produkt polski. To są ciasteczka z Polski. A tego nie mogę wam pokazać. O no. To są gry rodzinne, słuchajcie. Gry rodzinne, które wam pokażę pewnie po świętach. Znowu bieganina, już spięłam włosy. Ale dzisiaj fajnie było być trochę samemu w domu, bo Zuzia pojechała z chłopakiem do Chapel Hill. Tam pospacerować. Uch, ale razi. A ja jadę po tę paczkę i muszę jeszcze jechać zamówić kanapki, a to może potem. Kanapki w Jersey Mike's dla drużyny Hani, bo dzisiaj mają mecz i akurat na mnie padło, że ja muszę zorganizować im kanapki. Nawet nie wiem, ile one będą kosztować, bo tam jest sporo ludzi, a nie wiem, ile te kanapki kosztują. Okej, zobaczymy. Kiedyś pokazywałam, tak wygląda urząd pocztowy u nas, 20 minut od naszego domu. Dobra, idziemy. O, taka paka. Zobaczymy, co tutaj jest. Coś mi się wydaje, że to, co ja miałam zamówione, co rodzice mi przysłali, to tylko część tej paczki. O, oh, wow. A reszta to są, widzę, jakieś upominki drobne. O, herbaty nowe. Dobra, nie mogę wam wszystkiego pokazać, bo zdaje się, że to jest niespodzianka na święta. A to jest to, na co czekałam. Zaraz wam o tym opowiem. To są cudne zapachy, które już wam pokazywałam dwa razy. Tym razem chciałam wam pokazać takie piękne zestawy. To jest damski zestaw. Tu jest zestaw męski, który sobie zaraz odpakujemy. Każdy zawiera coś innego. No, postanowiłam, że zrobimy prezentację przy choince. Zobaczcie, jak to pięknie przychodzi zapakowane. To jest idealne na prezent. Już wam wszystko tłumaczę, bo jestem podekscytowana. Musiałam sobie rozpakować przynajmniej ten damski zestaw. Teraz jest wyjątkowa promocja i wyjątkowe zestawy świąteczne. Tu macie akurat damski zestaw, gdzie wybieracie sobie dwa dowolne zapachy, wasze ulubione. Na stronie te zapachy są tak świetnie opisane. Jeżeli macie swoje ulubione perfumy, swoje ulubione zapachy, to możecie odnaleźć właśnie na tej stronie swoją inspirację. A jeżeli poszukujecie nowych zapachów, to wy wybieracie sobie, czy was bardziej interesują cytrusowe zapachy, czy kwiatowe, czy orientalne. Ale do prezentu. To jest prezent, gdzie wybieracie sobie dwa ulubione zapachy i do tego akurat w damskim zestawie jest portfel. Portfel skórzany z firmy Betlewski. Przepięknie zapakowany i to nie jest zwykły portfel, bo to jest portfel, który ma w sobie zabezpieczenie przed kradzieżami. Teraz niestety coraz częściej zdarza się, że ktoś może do was podejść z czytnikiem kart i zbliżając się na przykład do waszej torebki, jest możliwy czasami odczyt waszej karty. Tu w tym portfelu znajduje się taka specjalna membrana, która zabezpiecza właśnie przed takimi odczytami, bo nie dość, że on nie jest za duży. Jest taki kompaktowy i czerwony kolor, w ogóle cudny. Tak jak obiecałam, otworzymy sobie razem męski zestaw. W męskim zestawie też mamy dwa wybrane zapachy, a do tego jest męska bransoletka z firmy Praven, męska bransoletka ze skóry
i ze wstawkami ze stali szlachetnej. Bransoletka ta podlega procesowi rodowania i polerowania, przez co te elementy ze stali nie zachodzą. Co najważniejsze, te elementy nie zawierają niklu, więc nie będą uczulać. Ma ona długość 23 cm, także na męską rękę będzie pasować idealnie. Teraz tak jak obiecałam, zobaczymy sobie te zapachy. Tutaj pierwszy zapach, zapach cytrusowy, jest to numer 148. Och, och, piękny ten zapach. Taki bardzo świeży, och, cudny. Bardzo taki klasyczny, męski zapach, 148. Piękny, też cytrusowy wybrałam. Numer 38. O, oh, wow. No teraz nie wiem, nie wiem, który mi się bardziej podoba. Czuć, że są w jednym stylu. Ten bym chyba bardziej wybrała właśnie na zimę. On ma tak jakby, to są jakby cytrusy, ale słodkie. Jeżeli lubicie cytrusowe zapachy, takie orzeźwiające, świeże, sportowe, to Wam polecam. Tutaj mamy cytrynę, bergamotkę, ananas, kardamon, mandarynkę, papaję. O, i właśnie, tu jest dodatkiem gałki muszkatałowej, róży, konwali. Czuć to w tym zapachu i no cudny jest. Nie uwierzycie, jakie atrakcyjne ceny są tych zestawów. Nie wiecie, co kupić na prezent. Kupujecie dwa zapachy plus taką bransoletkę męską za 115 zł. Zapakowane. Wydaje mi się, że super pomysł. Co do zestawu z portfelem, niecałe 150 zł. Przepiękny. A jeszcze Wam nie powiedziałam, że ten portfel z firmy Betlewskiej jest ich bestsellerem. A już na koniec, jeżeli nie interesują Was zestawy, to możecie zamówić sobie same zapachy, które teraz mają najniższą cenę w tym roku. Dodatkowo jest około 20 nowych zapachów. 100 ml takiego zapachu kosztuje 33,90. Niesamowite. A kiedy jak nie na święta, jest to idealny prezent. Te zestawy w tych cenach i ceny tych pojedynczych zapachów, tego nic nie pobije. Także polecam Wam serdecznie. Oczywiście jak zawsze zostawiam Wam link do zamówień w opisie, ale pamiętajcie, jeżeli myślicie o tych zestawach, to spieszcie się, bo to jest bestseller na stronie i szybko się wyprzedaje. O, już dojechałam pod Jersey Mike's. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Gdzieś mam tutaj listę. O, tu jest lista. Wydrukowałam sobie. Powiem Wam, raz byłam z koleżanką w Jersey Mike's zamawiać, zjeść kanapkę. Tym razem muszę zamówić, czekajcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Serio? O matko. I to same takie zestawy. Nie wiem, ile to kosztuje, ale czuję, że trochę popłynę. I w ogóle to jakiś głupi jest pomysł, nie wiem, kto to wymyślił. Bo kiedyś, czy jak Zuzia miała zawody, czy jak Hania miała tenis, to rodzice organizowali jakieś snaki, batony energetyczne, napoje energetyczne, czy tam właśnie kosz owoców. I to było okej. A teraz normalnie zamówienia zbierają. Jest albo Chick-fil-A, albo Chipotle, albo Jersey Mike's. O nic. Idę. Trzymajcie kciuki, żeby nie poszło z torbami. Już z powrotem. Zapłaciłam 170 dolarów ponad za kanapki. Wolałabym je sama w domu zrobić, ale trzeba kupować według zamówienia. Masakra. Kanapki w bagażniku? Nie, na tylnym siedzeniu. Uciekam, bo już jest prawie trzecia. Hania za chwilę kończy. O, mój kubek. Jest niewygodny do picia, ale co tam. To jest świąteczny kubek. Kiedy, jak nie teraz. Uciekam, jadę z tymi kanapkami. Pierwszy i ostatni raz. Następnym razem zaproponuję im naprawdę, że im albo coś upiekę, albo im przygotuję sama kanapki. Tam nie widziałam opcji bezglutenowych i bezmięsnych, więc z szynką polską dostaną kanapki i będzie im na pewno smakować.
Gorzej z tymi warzywami, to najwyżej zrobiłabym takie dodatkowe pudełka. Dobra, uciekam te kanapki, biorę te kanapki i uciekam. A potem jeszcze po Sebastiana, ale Sebastian dojdzie sam dzisiaj do domu. Okej, Zuzia jeszcze nie wróciła, więc co tam. Sami widzicie, jak to u mnie wygląda. Gonitwa jest na co dzień. Ale co tam. Święta się zbliżają, więc jest tego trochę sporo. Przywieziony towar. Czekaj, pomogę ci ten jeden. Tak? Dasz radę obydwa? Okej, na razie, pa. Jestem pod szkołą. Patrzcie, to jest auto. To są wszystko auta uczniów i nauczycieli. Ja sobie trochę poczekam. Nie przewidziałam tego, że teraz będę tak długo stać tutaj i czekać. O nie! Jak Zuzia zaczynała, to były tylko dwa roczniki. Było tak mało dzieciaków. I wtedy rzadko kto miał prawo jazdy. Tak wygląda mój makijaż o godzinie 4:30. O, skończyłam właśnie obiad. Fajnie, bo młodzież zaczęła już obiad przygotowywać. Także zjedliśmy szybciej. Uf, taka ulga. Tylko, że zmieszali to wszystko z wczorajszymi resztkami. Ale dobrze, cieszę się, że przygotowali coś sami od siebie. Dobra, teraz muszę jechać już za chwilę na mecz. Mecz się zaczyna o 5, więc jeszcze muszę bilet kupić, bo bilety też są płatne. Zanim pojadę, to jeszcze wyciągam sobie z moich ostatnich zakupów kawę. O, kalendarz kupiłam już nowy na przyszły rok. I tak wyjątkowo późno w tym roku, co mi tam leci. Okej. Okay. No, przy okazji kupiłam też taką kawę. Już parę razy się nacięłam w TJ Maxie na te kawy, bo one są bardzo mocno palone. Ale tu pisze, że jest medium roast. Mam nadzieję, że będzie. Pachnie, mega. 100% kolumbijska kawa. No dobra, nie wiem. Ile kosztowała? $8. Nie ryzykuję. Ostatnio kupiłam takie małe opakowanie za chyba 19 czy 20 parę. I powiem wam, że taka, taka sobie ta kawa. Niby właśnie taka kawa, pisze na niej zdrowe ziarna, że nie powoduje takiej kwasowości w żołądku. Jesteśmy na meczu. W ogóle nie wiedziałam, że Tomek przyjdzie. Tylko szłam, a ktoś za mną biegnie. Mówię, nie, nie odwracam się, dopóki mnie ktoś nie chwycił za tyłek. Już myślałam, że walnę. Miałam nadzieję, że to jakiś ten. No to już chciałam bić. O, widzę, że Hania nie zjadła swojej kanapki. Chipsy zjadła. Chipsy i ciasteczko. Co, koń? Co chcesz? O, okej. Do lodówki. A co, do szkoły to mam idać? Nie, ja wezmę do pracy. Tak? Podwójna taka kanapeczka. Mam czyste ręce. A tu jest ten, tu jest ser, chyba provolone i szynka. Hania sobie wybrana, pełnoziarnista. Przypomniało mi się, że miałam wam pokazać dekoracje, jakie zrobiliśmy w tym roku. I tak, zaczniemy od zewnątrz. Żeby nie było, to nic nie przygotowywałam. Także w środku w domu nie jest jakoś super posprzątane. Ale co, to jest dom, w którym się żyje. Czekajcie, odejdziemy dalej i zaczniemy od tego, że jest strasznie zimno. Mamy tu na tym drzewku są całoroczne lampki, które są lampkami solarnymi. Jak drzewo obrośnie w liście, to praktycznie ich nie widać. Tak, tu mamy naszą choinkę z zeszłego roku. Czekajcie, może przełączę. Jest fajne, można sobie zmieniać rodzaje oświetlenia. O, teraz mamy takie. Trójkolor. Ma tych projekcji, ma chyba, nie wiem, około 20. O, teraz jest cała czerwona. Teraz jest cała zielona. Ale damy jakąś taką mrugającą, biała. O, taka żółciutka. Chyba miała być złota. No to zielona już była, o co chodzi? Będzie mrygać? Trochę krzywo nam stoi. Mieliśmy ją poprawić, ale jakoś się nie złożyło.
Czekajcie, bo nie wiem, o co chodzi. Czemu się nic nie zmienia? Okej. Okay. Coś się zepsuło, czy mi się wydaje? Czekajcie, przytrzymamy to. Okej. Okay. Wróciłam do gry. Teraz będzie taka kolorowa. Ustawić taką kolorową? Czy białą? Taką, która gaśnie i się zapala. A może złotą zostawię. Będzie złota taka bardziej pasować do tego oświetlenia. Tak wygląda nasze wejście. Uwielbiam te lampki, które wiszą tam u góry. Zaraz wam coś pokażę tylko. Tutaj mamy girlandę z kokardami. Tu na wejściu mamy nasze laseczki powieszone z jednej i z drugiej strony. Oczywiście girlandy. Tak. I co jest fajne, to mamy haczyki porobione. Za pierwszym razem zrobiliśmy haczyki wokół tutaj, tego daszku. Pomalowaliśmy je właśnie też na biało, żeby się nie rzucały w oczy. I jak widać, nie rzucają się w oczy. I tak przynajmniej co roku teraz jest łatwo wieszać. A na wejściu... No zawsze tak na żółto bardziej pokazuje. Czekajcie, może telefonem nagram. No widzę, że telefonem też jest bardziej na żółto. Wieniec ten co roku, ten sam z domkiem. Przeplatam sobie tylko takie delikatne oświetlenie. Mało dodatków, jak widać, rodzinka w środku. I tu w tym roku postawiłam choinkę, która stała w zeszłym roku na schodach, a na schodach stoi teraz większa, za chwilę zobaczycie. I to są te nowe prezenciki, które kupiłam w tym roku. Także teraz mamy choinkę z prezentami, a po drugiej stronie stoją nasze bombki. O, uwielbiam te bombki, są prześliczne, no i nasz napis. Okej, a teraz zapraszam do domu. W domu się najmniej dzieje, bo w tym roku chciałam, żeby było tak malutko, tak minimalnie. Pewnie w przyszłym roku będę chciała znowu wszystko wyrzucić, ale w tym roku póki co jest tego tyle, ile zobaczycie. I może jeszcze coś dołożę. Mam jeszcze jedno pudło, które chciałabym przejrzeć, w którym mam mój bieżnik. Takie te futerko, nie wiem, czy pamiętacie z ubiegłych lat. Tutaj skwierczy ta świeczunia, ale już wam pokazuję. Puszczam muzykę i robimy klimat. Thank you.
było klimatycznie i śmiesznie. Słuchajcie, teraz ponad pół godziny nagrywałam z Tomkiem tutaj film. Tak to wygląda, zobaczcie, tutaj jest lampa ustawiona. Tu fotele poprzestawiane, tam świeczunia, żeby było nastrojowo. Nagraliśmy dla Was film, który już jest na kanale. Wczoraj się pojawił na kanale. Mam nadzieję, że się udało. I są to pomysły na prezenty last minute. I to są prezenty tak jakby dla każdego. Tomek będzie mówił bardziej dla mężczyzn, ja bardziej dla kobiet i tak ogólnych trochę prezentów. Trochę się pokłócimy, troszeczkę będziemy się szarpać. Trochę było po prostu zakrętów, ale... Dalej mi policzek boli. Udało się. Jak lubicie Tomka, to na pewno Wam się ten vlog spodoba, bo... No, było wesoło. Jak zwykle byłem za poważny. Nie. Wcale. Życie jest za krótkie, żeby być poważnym. To prawda. W pracy jestem poważny. Po pracy jestem normalnie po prostu wyluzowany. Jak nie widzieliście... fajnej laski, to nie zobaczycie. Nie widać. Jak nie widzieliście tego filmu, to serdecznie Was zapraszamy. To są pomysły, to nie są główne prezenty. To są takie pomysły, jak nie macie pomysłu, to można właśnie z takich pomysłów skorzystać. Jakby moje pomysły nie, jakby to był główny pomysł, ja bym się bardzo cieszył. No tak, bo Ty już potem dawałeś dosyć takie drogie prezenty. Ja starałam się... Strasznie drogie, skarpetki i rękawiczki. A moje, o tej wiertarce, o której mówiłeś, ale dobra, nie zdradzamy. A moja żona dawała prezenty ze sklepu za jakie to? 5 zł się te sklepy nazywają? Czy 5 dolarów? Czy co? 1 dolar? 3 dolar? A który na przykład? Żaden, tylko tak żartuję. No właśnie, okay. Zobaczcie ten film, jak nie widzieliście, bo właśnie tak to było cały czas. Tomek podważał każdy mój prezent, który wymyśliłam. Ja nie podważałem. Ja byłem lożą szyderców. Tak, musiałeś polemizować. To są takie prezenty właśnie, które... no faktycznie, jak nie mamy żadnego pomysłu na prezent dla cioci, wujka, sąsiadki, nauczycielki, dziadka, czy nastolatki, jakiejś koleżanki, kolegi, to właśnie to są takie prezenty. Takie. I takie na ostatnią chwilę. Na dzisiaj to już wszystko, słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam się podobał dzisiejszy vlog, nasze dekoracje i cały ten dzień goodbye, z nami. My love, goodbye. Serdecznie Was pozdrawiamy, życzymy Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Ciao. Pa!